Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym Seed Friends. W ostatnim odcinku Seed razem z ekipą przygotowywali się na wyprawę. W dzisiejszym odcinku Seeda czeka dość nieprzyjemna niespodzianka. Zobaczcie, jak sobie z tym poradzi. I pamiętajcie, że jest już serwer minewood.pl. Wystarczy wejść na stronę i zapoznać się z nowym epickim serwerem. Przypominam, minewood.pl. A teraz zapraszam na odcinek. Cześć, witam was pizałki, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Seed Leniwicz, a to jest Seed Friends, witam was, dawno nie było odcinka, co nie, cześć, witajcie, gdzie są wszyscy, Kajko, Abra, Gibson, halo, obudźcie się, halo, gdzie jesteście, już jest dzień, wstawajcie, już jest poranek, trzeba robić wszystko, halo. Chłopaki, gdzie oni są? Kurde, może są w jadalni, na pewno są w jadalni, czekają na mnie. Gdzie oni są? Halo? Chłopaki? O, placek, jestem głodny, to sobie trochę zjemy, se, ho, piwo widzę, a nie, to jest nasze, halo? Chłopaki, może są na polu? Na polu są, na bank, no bo przecież gdzie by mogli być, jak nie na polu? Cześć, owieczko! Cześć, pusia! Halo, chłopaki, wstałem, robimy robotę, jedziemy na raz normalnie walczyć, halo? Gdzie jesteście? Abra! Kajko! No co jest grane? Gdzie oni są? Ej! Ej, nie róbcie sobie żartów! Nie róbcie sobie żartów! No przecież wiem, że tu gdzieś jesteście! Cześć, osiołki! Gdzie oni są? Kurde, nie zostawilibyście mnie! Co to jest? List dla Seeda. Gdzie jest łódka? Chłopaki! Abra! Nie no, to są jakieś jaja. Mają list dla mnie? Drogi Seedzie, wiemy, że sobie raz radę. Musieliśmy wyjechać na serwer minewood.pl, ponieważ chcemy być takimi dobrymi aktorami, producentami filmowymi jak ty. Mamy nadzieję, że nie masz nam tego za złe i że jeszcze się spotkamy. Przepraszamy, że tak szybko, ale nie było czasu nawet powiedzieć cześć, nie chcieliśmy się budzić. Seed, to ja, Abra, w moim domku znajdziesz wszystko, czego ci potrzeba. W piwnicy jest jedzenie i zapasy. Zanim ruszysz, udaj się do mojej jaskini treningu, znajdziesz ją na brzegu. O matko, musisz trenować i pamiętać, by nie wpaść w tarapaty. Pozdrowienia, Abra, Kajko, Gibizul. No, ty was, kurde, pogięło, zostawili mnie! Co rok ta sama heca, zostawili mnie! Raz to zrobili numer, zakneblowali mnie ropuchą i odpłynęli rzeką, żebym ich nie wyczuł. Tak jak teraz, na co mi oni? Jak nie, to idę sam. Ej ty, pusia! Jesteśmy razem, rozumiesz? Zostaliśmy tu. Cholera, masz pszenicę, oj. Masz pszenicę sobie zjedz, bo ty biedna pewnie jesteś też, nie? Masz. Amaj, pszenicę, masu, zostawię ci dwie. Kurde, i co my teraz zrobimy? Ja nie mogę. Pojechali na minewood.pl. Słuchajcie, dobra. Ważne, że jesteście wy ze mną, suję was na plecach. Ważne, że jesteście razem ze mną wy. Zobaczmy w takim razie te jego zapasy, o których on wspominał. Co to są za zapasy? Matko, co to jest? Tego to się nie dotykam nawet. O, tu jest coś. Tu jest magazyn. O kurde. Dobra, rozeznajmy się w takim razie w terenie. Muszę sobie przygotować jakąś zbroję, bo oni wszystko zabrali. Był live, była premiera, nazywa się minewood.pl i po prostu ja byłem na tej premierze, oglądałem, co tam się dzieje. Takich rzeczy w Minecrafcie to ja jeszcze nie widziałem. Ja wiem, że chłopaki chcą być producentami filmowymi, robić fajne reklamy. Na pewno mnie tam zatrudnią, ale ja dużo pieniędzy biorę za występ, także oni muszą na razie... O! Jest jaskinia tam daleko, patrzcie! Haha, zaraz tam pójdziemy, więc wbijajcie na stronę minewood.pl i śledźcie ich przygody razem ze mną, bo ja będę śledził. No a my zostaliśmy na pastwę własnego losu w tym naszym streamie, ale oczywiście serię kontynuujemy. Chcę zwiedzić całego tutaj właśnie Władcę Pierścieni i na pewno nie zamierzam się zatrzymać. Dobra, rozeznajmy się, po co on ma tutaj w tym domu wszystko. Dobra, pole ore na traktorę, to już ostatnio robiliśmy. Czy ty w tym młynie coś masz, Abra, powiedz. Co jest w tym młynie? Tam na górze coś jest? Sprawdźmy, tutaj jest jeszcze dużo różnego zboża, także z głodu nie zdechniemy. Kurde, dobra, nie chcę się tam chodzić, tam nic nie ma na pewno. Zobaczmy w takim razie, co jest w obozie. Każdy może oze po oze w obozie.
W wodę są świnki. Cześć, świniaki. Cześć, macie tu zbudzę. A wy jecie tylko jabłka, kurde. Dobra, postaram się wam przynieść jabłka. Tu są pomarańcze. Pomarańcze to wy na pewno nie jecie. Kurczę, ale mi zrobili psiko. O, tu są piecyki. Dobra. Tu są piecyki. Tam widziałem sporo ród. W pierwszej kolejności robię zbroje i miecze. Więc pójdziemy sobie tylko czym prędzej po te takie różne tam minerały, które on miał. I zrobimy sobie diaksową zbroję. Dobra, czy on ma książki? Ma gotowe książki. Diaksy. Są diaksy. Mamy książki, diaksy, węgiel nam będzie do tego potrzebny i obsydian. Jak tylko zrobię te zbroje, to pójdę powalczyć do tej jego jaskini, potrenujemy tam. A potem jak już będę gotowy, to wybiorę się, słuchajcie, w przygodę. Mianowicie wiecie w jaką? W przygodę, słuchajcie, wybiorę się tom. Pójdziemy do Helmowego Jaru. Przepalamy diaksory, dajmy tutaj sobie tego trochę węgla. Czy mamy jeszcze coś do przepalenia? Nie, no ale przepalimy diaksory, dobra. Diaksory się przepalają, a w międzyczasie musimy zrobić z obsydianu, czy on ma gdzieś tu crafting table. To jest zagadka niesamowita. Munu, jak mógłby nie mieć crafting table? To byłaby jakaś po prostu przecież patola, gdyby on nie miał crafting table w tym domu. Więc na 100% ma, tylko musimy dobrze poszukać, dobra. Halo, crafting table'u, jesteś, dobra. I teraz, z tego co pamiętam, potrzebne były do... Jak się robiło obsydian? Jak się robiło enchanting? Enchanting się robiło... Oczywiście do zrobienia enchanting table'u potrzebujemy diaksów. Już diaksy wziąłem stamtąd i teraz idziemy robić. Tylko słuchajcie, teraz jest mały przypał, ponieważ to jest crafting table, ale niestety nie taki standardowy. Więc musimy znaleźć, gdzie Abra ma standardowy crafting table i już właśnie przez to szukamy. Tutaj nic nie widziałem. Gdzie on, kurde, może to mieć? To jest jakaś paranoja. To też nie jest zwykły enchanting table. To jest jakiś inny. Gdzieś on ukrył enchanting table? Jest! Patrzcie! Tam se schował. Dobra. I teraz, skoro mamy diaksy, to pamiętam, że to było tak. Chyba trójkąt i tu książka, albo tu. Albo jedna. O! No i nareszcie mamy. Dobra. Mamy zatem to. I teraz przydałyby się zrobienie biblioteczek. Do biblioteczek potrzebujemy drewna. A brat, czy ty tu masz drewno? Masz tu drewno. Fantastycznie. I teraz robiło się biblioteczki, robiło się tak. Zgadza się? Gunwo. Zawsze mam problem z biblioteczkami. Ci, co oglądają mój filmy, na pewno to wiedzą, że Sid zawsze ma problemy z biblioteczkami. A tu w ogóle waży się piwo. To jest niesamowite. Waży się piwo, a ja bym te kubki... A ja bym te kubki z dworu wziął i to bym to piwo wlał do tego. No zobaczymy, czyli te kubki tu stąd. Chodź, kubku. Gdzie? A tu go postawiłem? O matko. Sorry, Abra, to przepraszam, to popsułem trochę. Dobra, i co? I to mogę normalnie nalać tu? O! Nalałem piwska, napiję się. O kurde, teraz trochę krzywo chodzę. O, ojej, a to są ciastka. Okej, odstawmy kubek. Chłopaki, zostawiliście mnie, a ja teraz jestem pijany. O kurde, dobra, postarajmy się zatem coś tak po pijanemu zrobić. Co ja miałem położyć? Enchanting table, gdzie my go postawimy? A dobra, tu niech stoi i biblioteczkami go otoczmy. Uwaga. O, jedna. Druga, o Boże. Uwaga. No, come on, trzecia jest. Kurde, czwartą źle postawiłem. Czwarta. Nie mogę źle stawiać, nie mogę po pijanemu tego robić, bo ja źle to postawiam, no. Biblioteczki. Tutaj postawimy crafting table. Ale mega. Dobra, trzeba tylko zrobić kilo z diaksów, będzie wtedy łatwiej się posługiwać. Mamy diaksy? Mamy. Chodźmy do crafting table'a. O, jak minęło. Kurde, on ma takie te mocne piwo, że ja nie dziwię się, że się w nim zakochał po prostu Abra. Znaczy, że się w nim zakochał, w Abrze, że się zakochał Zul, bo on ma takie mocne to piwsko, że jakbym był Zulem, to też bym się zakochał. Dobra, zróbmy sobie kilo w takim razie. O, proszę bardzo, łopaty to nie potrzebujemy, ale kilof miałem zrobić. O, jest kilof, dobra. I teraz idziemy
zniszczyć ten crafting table stąd i niepotrzebnie postawiłem te biblioteczki po pijanemu tutaj, no ale jak byłem pijany, to wiecie, sami wiecie. I tam po prostu postawimy ten crafting table, tutaj, przecież tu są gotowe książeczki. Baga, ciach. I teraz jeszcze można by wydrążyć tu, raz, dwa, trzy, cztery, o, trochę mu zmienimy dom. No i dobra, i ile można? Ile można enchantować coś teraz? 24 level, dobra. Potrzebujemy odrobinę więcej tych biblioteczek. Dosłownie raz, dwa, jeszcze dwie. I zrobimy to, no niestety, ale panie Abra, będzie pan musiał nam pozyczyć troszkę drewna ze swojego domu, bo po prostu tu jest takie drewno, że jak drzewo, więc taką belkę jedną tutaj sobie pozyczmy, jedną, drugą, trzecią, na pewno się nie skapnie. Zastąpimy ją czymś, zastąpimy ją kamieniem. O, zastąpimy ją kamieniem, to się na pewno nie zorientuje. O. Postawmy je tu, tu, tu i ile teraz mogę enchantować? Jest, dobra. Więc teraz tylko potrzebujemy znowu drewna, ale na szczęście mamy, by porobić patyki i przygotować sobie set. Set, bo chcę zrobić diaksowy set enchantowany. Miecz już mamy, więc miecz już pójdziemy wyenchantować. Dobra, chodźcie. Idziemy enchantować miecznik. Dobra, otwórz się, schowaj się. I szukamy najmniejszej tutaj wyskoczącej napisu najmniejszego. To jest jeszcze długi, to jest jeszcze długi, ten jest jeszcze długi. Ten był spoko, dobra, ten też był jeszcze najkrótszy, najkrótszy napis potrzebujemy. Potrzebujemy znaleźć najkrótszy napis. Pyk! No dobra, całkiem spoko, powiedzmy, że spoko. Teraz idziemy pod jaksy, żeby zrobić... Właśnie, weźmy jeszcze trochę z tego jego tutaj... Z tej jego, jak się to nazywa, z magazynu jeszcze trochę diaksów, on ma tu jeszcze diaksy, jest. Węgla weźmy i idźmy to zamienić na diaksiory, bo normalnie już noc zapada, tak, na polu. Tak, noc zapadła, dobra. Chodźmy czym prędzej zatem do przepalarni, przepalić sobie jeszcze więcej diaksów i porobić cały set. Cały enchantowany set chcę mieć. Uwaga, 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 szukamy. Szukamy króciutkiego napisu, króciutki napis potrzebujemy. Halo, króciutki napis. Ten jest długi. No. No. A dobra, pyk. Odporność na ogień 3, niezniszczalność. No dobra, znowu to samo. No dobra, pyk, 15, ochrona, niezniszczalność. No powiem wam, że ten enchanting taki, no powiem wam, że taki ten. Ale nie będę wybrzydzał, bo wyglądam świetnie. Jak się wygląda świetnie, to się wygląda świetnie. Dobra, to teraz, ziomki, Sid Bojowniczy idzie do tej jaskini. Jest noc, a my musimy udać się do tamtej jaskini, dobra. Więc chodźmy, nie odciągając się, w tej zbroi utoniemy. Mam nadzieję, że nie, dobra. Księżycu, sprzyjaj mi, płyniemy powalczyć do tej jaskini. Zobaczymy, co się tam urodzi. Mamy tutaj zjedzone... Mamy to wszystko. Co tam w ogóle się w tej jaskini znajduje? Płynę, płynę, płynę. Jestem. Jak tu wejść? O kurde, nie da się tu wejść. Nie, tutaj tędy, dobra. O, o, ale w ogóle ten domek ślicznie wygląda. Uwaga! Jestem. O cholera. Okej. Tutaj nic nie ma. Tu jest dźwignia. Wow! Ile ja go zabiję? Na ile ja go... O, dobra. Dawajcie! Jestem gotowy! Tak jest, orki! Jestem na was gotowy! Nie jesteście takie straszne w sumie, spoko! Nie jesteście w sumie takie straszne. Okej. Okay. To trzeba zlikwidować. Albo nie, dobra. Niech się tu respią, to będzie trening. No okej, nie były takie straszne, kochani, te orki. Spoko zbroja, spoko enchant. Dobra. To tak, wychodzę stąd, bo jednak się trochę tu boję być. Ale tam było przeraźliwie. Dobra, do domu, płynę do domu. Płynę do domu, idę do łóżka, bo się noc robi i to już nie zła noc. I kochani, pożegnamy się. W następnym odcinku zrobimy dużo jedzenia, przygotujemy na wyprawę. Osiodłamy osiołka, takiego ze skrzyniami zrobimy. Przygotujemy tam mnóstwo zarcia. Mamy już uzbrojenie,
wszelakie, więc przygotujemy tylko zarełko. Nie wiem, jakoś tutaj pusi zrobimy, żeby miała spokój, żeby było dużo tutaj różnych dla niej itemów. A ja szybko do sypialni idę, bo się po prostu tam boję. Tutaj fajną mają taką szybę, że w wodzie widać, co się dzieje. Dobra, kochani, koniec dzisiejszego odcinka. Bardzo się cieszę, że ze mną byliście do tej pory. Zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się odcinek podobał. I teraz pamiętajcie, że na kanale u Michała będzie jest dużo GTA teraz, bo wychodzi nowe GTA. Będzie też Minewood i będzie Seed Friends. Takie trzy serii prowadzimy teraz. Wszyscy razem. Ja, Zul i Michał. Trzymajcie się, kciuki w górę i pa pa, ja idę spać. Dobranoc.